Poprzednie rozgrywki były dla Warty najlepszym czasem od lat. Piąte miejsce w Ekstraklasie to wynik, którego w Polsce nie spodziewał się nikt. Poprzeczka oczekiwań względem Warty Poznań po tym olśniewającym poprzednim sezonie. To trzeba powiedzieć sobie szczerze, ten ostatni sezon był wielkim osiągnięciem dla takiego klubu jak Warta. Ta poprzeczka idzie w górę i ta poprzeczka idzie w górę w sposób nieunikniony. Po ostatnim meczu ligowym z klubem pożegnało się wielu zawodników, którzy stanowili o sile zielonych. Najbardziej odczuwalne dla zespołu może być wygaśnięcie wypożyczeń skrzydłowego Makany Baku i środkowego pomocnika Macieja Żurawskiego. To piłkarze, od których wiosną trener Piotr Tworek rozpoczynał budowę składu. Warta poniosła bardzo duże straty w porównaniu z tym sezonem poprzednim, bo to jest i Żurawski, to jest Makana Baku i nie będzie też Jakuba Kuzdry przecież w jej szeregach i wielu innych piłkarzy, więc to są straty, które trudno uzupełnić. W klubie mają nadzieję, że lukę powstałą po odejściu Makany Baku wypełni Milan Koryn. Wychowanek Anderlechtu Bruksela poprzedni sezon spędził w słowackim AS Trencin, gdzie łącznie we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 31 meczach, strzelając przy tym 5 goli i notując 4 asysty. Trenerzy przyglądali się skrzydłowemu w dwóch dotychczasowych sparingach. W drugim z nich zaliczył asystę przy pięknej bramce Mateusza Kuzimskiego. Pokazał się z dobrej strony, wygrał dużo pojedynków 1-1, stwarzał przewagę, był groźny w ataku. W defensywie też wypełniał te założenia, nad którymi pracujemy. Potrzeba jeszcze czasu, żeby się tu wkomponował w nasz zespół pod kątem taktycznym, ale widzimy naprawdę z tygodnia na tydzień duży progres z jego strony. W miejsce Macieja Żurawskiego szykowany jest z kolei Szymon Czysz. Były pomocnik Lazio otrzymał od trenera Tworka ponad 50 minut w meczu z Pogonią. Zawodnik trenuje z nami półtorej tygodnia, też te obciążenia powoli wzrastają i dzisiaj jesteśmy zadowoleni z jego wejścia na boisko. Dużo odbiorów, dużo przechwytów, fajnie rozdzielał piłki. Oczywiście jeszcze na lepszą grę z jego strony na pewno przyjdzie czas, ale myślę, że ten proces adaptacji jego do zespołu jest więcej niż zadowalający. Zadowalające nie są za to wyniki, jakie Warta osiągnęła w meczach towarzyskich. Rzecz jasna, to tylko sparingi, ale wniosek jest jeden. Zielonym brakuje odpowiednich rezerwowych. Zaraz wróci Kieliba, zaraz wróci Iwanow i będzie to lepiej wyglądało, ale czy na skrzydłach, czy na bokach obrony, czy w środku pola będzie taki komfort? No nie mam przekonania. Wydaje mi się, że na ten moment taką najsolidniej obsadzoną pozycją jest dziewiątka. Środek ataku, gdzie jest Kuzimski, gdzie jest Relak. Dyrektor sportowy Robert Graf z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W czwartek Warta rozegra trzeci przedsezonowy mecz towarzyski. Przeciwnikiem poznaniaków w zamkniętym sparingu będzie Zagłębie Lubin.